Sierpień 13. Nieprzyjęcie bezdomnego. Bezdomny to nie zawsze jest ten, który siedzi gdzieś na ulicy, który nie ma fizycznie domu, ale to czasem jest taka osoba, która nie ma poczucia bezpieczeństwa, która nie ma oparcia znikąd i poszukuje go również w nas, w Tobie i we mnie. Czy my udzielamy takiego wsparcia drugiej osobie? Czy potrafimy na tyle się otworzyć? Popatrzmy, gdy do Jezusa przyszli uczniowie, przysłani przez Jana, aby zapytać, kim On jest, Pan odpowiedział im: chodźcie i zobaczcie, jak mieszkam. Pójdźcie ze mną. I poszli do Niego. Święta Rita też często dbała o tych, którzy czuli się źle, samotnie. Dbała o swoją rodzinę, o bliskich, ale i o tych dalszych znajomych. Czy my potrafimy udzielić takiej gościny w naszym sercu drugiemu człowiekowi? Nawet kiedy przysłowiowo śmierdzi? Może niekoniecznie fizycznie, ale kiedy widzimy w nim oczywiste wady, przywary, czy nad takim kimś potrafimy się w dalszym ciągu pochylić, dać mu miejsce w swoim sercu?